Dzień dobry, moi kochani. W poniedziałkowym filmie mówiłam Wam, że niedobór witaminy D może prowadzić do różnych chorób i dolegliwości, między innymi do cukrzycy. Mimo, że ta choroba nazywa się cukrzyca, to jednak może obejmować naprawdę kilka jednostek chorobowych, w tym cukrzycę typu pierwszego i cukrzycę typu drugiego, o tym wszystkim powiem, które różnią się od siebie. Różnią się od siebie od przyczyn począwszy, przez przebieg na leczeniu skończywszy. I dzisiaj opowiem Wam w filmie o tych różnicach, głównie między cukrzycą typu pierwszego i drugiego, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie Was zapraszam. A my idziemy w stronę słońca. Jak na pewno wszyscy wiecie, cukrzyca jest chorobą metaboliczną, która charakteryzuje się występowaniem... Dolarek puszuje w krzakach. Która charakteryzuje się występowaniem nieprawidłowości związanych z poziomem glukozy w naszej krwi. Jest to poziom podwyższony, nazywa się hiperglikemią i jego powodem jest właśnie niewłaściwa produkcja lub niewłaściwe działanie insuliny. Cukrzyca typu pierwszego to jest choroba autoimmunologiczna. I jak każda choroba autoimmunologiczna polega na tym, że nasz organizm błędnie rozpoznaje i identyfikuje komórki i atakuje nasze własne komórki, uważając je po prostu za agresorów. I w cukrzycy typu pierwszego taki los niestety spotyka komórki tłuszczowe trzustki, które odpowiadają za produkcję insuliny. Badania wykazują, że istotnym podłożem tego typu cukrzycy są uwarunkowania genetyczne. Ta cukrzyca nazywa się cukrzycą insulinozależną, ponieważ organizm nasz nie produkuje insuliny i należy ją bezwzględnie takiemu choremu podawać. Cukrzyca typu drugiego natomiast to jest pokłosie nieprawidłowych czy złych nawyków żywieniowych i niezdrowego trybu życia. Ta cukrzyca typu drugiego stanowi blisko 80% wszystkich przypadków zachorowań na cukrzycę, a więc sporo. I tutaj w tej cukrzycy nasz organizm wytwarza insulinę, natomiast nasze komórki są na nią odporne, co powoduje oczywiście nieprawidłowości w gospodarce węglowodanowej. I może to paradoksalnie spowodować, że ponieważ komórki są odporne na insulinę, to organizm wzmaga wydzielanie insuliny, bo cały czas ma jakieś takie sygnały, że tej insuliny jest potrzeba komórkom i musi ją wydzielać. No i bywa tak, że tej insuliny w naszym organizmie u chorych na cukrzycę typu drugiego jest czasami nawet za dużo. A ponieważ komórki są oporne, znowu dochodzi do hiperglikemii, no i tak dalej, i tak dalej. W tej cukrzycy również uszkodzone są te komórki trzustki, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny, natomiast one są jakby uszkodzone w związku z tym, że są wycieńczone, powiedzmy, nadmierną pracą, tak? Bo muszą produkować i produkować i produkować. Ten rodzaj cukrzycy jest również bardzo podstępny, moi kochani, bo może rozwijać się latami. W zasadzie nie ma takich, jeszcze powiem za chwilę, takich silnych, nagłych objawów, które mogą wzbudzać nasz niepokój, tylko to są takie objawy, które przypisujemy innym chorobom. Więc latami może się nawet ta cukrzyca rozwijać. I to jest cukrzyca nazywana insulinoniezależną albo insulinooporną, ponieważ jak powiedziałam, nasz organizm produkuje insulinę, a kłopot leży po prostu w samych komórkach, które jakby się na nią blokują, czy nawet wręcz barykadują przed tą insuliną.
Bardzo często rozwojowi tej cukrzycy towarzyszą choroby współistniejące, takie jak na przykład nadczynność tarczycy albo nadciśnienie tętnicze. Na to też musimy zwrócić uwagę. Jest też coś takiego jak cukrzyca ciężarnych. I to dotyczy kobiet, które w okresie ciąży właśnie mają trudności z utrzymaniem prawidłowego poziomu glukozy we krwi. I wbrew temu, co się mówi albo co się sądzi, nie jest to tylko, czy nie jest to w ogóle, nie ma to związku z tym, że jakaś kobieta na przykład jest bardziej otyła. Po okresie tej ciąży, co ciekawe, może nastąpić nagła i całkowita remisja cukrzycy i już nigdy zapomnimy o niej na zawsze, ale może na przykład też powrócić po paru latach, więc trzeba być bardzo wyczulonym i trzeba być bardzo ostrożnym. A objawy cukrzycy są, kochani, podobne w każdym przypadku. To jest wzmożona senność, to jest suchość w ustach, a co za tym idzie wzmożone też pragnienie. To jest często spadek masy ciała, trudności w gojeniu się ran. Pamiętam, mój dziadek miał takie, zawsze robiły mu się rany i nie chciały mu się goić. I tak jak mówiłam, w cukrzycy typu pierwszego te objawy są bardzo nagłe i bardzo intensywne. Dlaczego? Ponieważ dochodzi do niezwykle wysokiej hiperglikemii, która wynosi nawet 300 do 400 mg na decylitr, tak? I wtedy można silnie i wyraźnie te objawy zaobserwować. Natomiast w cukrzycy typu drugiego hiperglikemia wynosi około 200 mg na decylitr i często te objawy wiązane są po prostu z jakimiś innymi dolegliwościami czy innymi chorobami. I właśnie z tego powodu cukrzyca typu drugiego bywa w wielu przypadkach tak późno diagnozowalna. Jeśli chodzi o leczenie, to w cukrzycy typu pierwszego od początku musimy podawać choremu insulinę, podczas gdy w cukrzycy typu drugiego na początku wystarczy po prostu sama dieta, która przez wiele lat pozwala uniknąć konieczności przyjmowania najpierw leków przeciwcukrzycowych, a w końcowym stadium czy w końcowym etapie dopiero insuliny. Jeśli zaś chodzi o zioła, które mogą nam w cukrzycy pomóc, to kiedyś o ziołach takich zrobię specjalny film i to wszystko wytłumaczę. Chociaż muszę Wam powiedzieć, dobrze wiecie, że omawiając poszczególne rośliny, mówię właśnie o ich właściwościach i już coś, niecoś na ten temat wiecie. Ale wspomnę tylko, że szczególnie przydatne w leczeniu cukrzycy, czyli takie zioła, które obniżają poziom glukozy we krwi, są kora cynamonowca, jest to morwa biała, jest to rutwica lekarska, jest to kozieradka pospolita, jest to pokrzywa, jest to korzeń mniszka, jest to liść borówki czernicy, są to nasiona fasoli, tak, które są bardzo przydatne, ale też na przykład kwiaty czarnego bzu. No i oczywiście są też, co? Moje ukochane adaptogeny. Moje ukochane adaptogeny, takie jak ashwagandha, takie jak żeńszczyn syberyjski, jak różeniec górski, czy wreszcie na przykład reishi, które są grzybem. Adaptogeny, jak wiemy już z filmu, który jest na kanale u mnie i już tutaj Wam go podlinkuję, nie wiem, czy tu się okaże, trochę wiecie. Więcej dowiecie się na webinarze, który będzie 10 marca, na który bardzo mi przykro, znaczy cieszę się i z drugiej strony bardzo mi przykro, że nie ma już miejsc, ale zainteresowanie jest duże, nadal do mnie piszecie, więc na pewno zostanie on powtórzony. I te adaptogeny co robią? One wspierają głównie naszą odporność na stres, co jest bardzo istotne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki cukrowej w naszym organizmie. Tylko pamiętajmy, moi kochani, żeby wybierać adaptogeny o działaniu jakim? Immunomodulacyjnym, tak? A nie immunostymulującym, zwłaszcza w cukrzycy typu pierwszego, która jest chorobą autoimmunologiczną. I tutaj stymulacja, czyli jakby to, że nasz organizm rośnie w siłę, skutkiem tego jeszcze bardziej może szkodzić naszym własnym komórkom, nie jest wskazane.
Jeśli zaś chodzi na przykład o lukrecję, która zawiera taki związek, który nazywa się amorfrutyna, i tak sprzed 10-12 lat badania wykazały, że to jest związek, który bardzo istotnie czy bardzo silnie obniża poziom cukru we krwi. Ale wskazana jest ona, lukrecja, jedynie w cukrzycy typu drugiego, tak? Jeszcze taka uwaga, że te amorfrutyny, które oczywiście są przez badaczy teraz wzięte pod lupę, herbatka z lukrecji nie zawiera tego zbyt wiele, bo one nie przechodzą. Czyli tutaj wspomagać się w zasadzie należałoby sproszkowanym zielem. No a nauka czy medycyna pracuje teraz nad pozyskiwaniem z lukrecji tych amorfrutyn jakby w preparatach standaryzowanych na ich zawartość właśnie. Chociaż standaryzacja w przypadku adaptogenów nie jest dobrym pomysłem, o czym już trochę mówiłam w filmie, a więcej o wiele powiem w webinarze. Tak na koniec jeszcze w związku z tą lukrecją musimy uważać, żeby przyjmować jej, nie przyjmować jej zbyt wiele, abyśmy się nie nabawili... Zaatakowała mnie gałązka. Albyśmy się nie nabawili takiej choroby czy dolegliwości, która nazywa się hiperaldosteronizmem. Aldosteron to jest hormon steroidowy w naszym organizmie, regulujący gospodarkę wodno-mineralną. I jeżeli jego jest za dużo, to zatrzymuje się po prostu sód w naszych nerkach, a zwiększa się wydalanie potasu i tego potasu nam w organizmie brakuje. I to właśnie może spowodować nadmierne zażywanie lukrecji. Uff, no, to powiedziałam Wam o tej cukrzycy, co wiem. Oczywiście nie wszystko, ale tak, żeby było w miarę to jasne. I teraz wiecie, dlaczego witamina D jest tak ważna, również dlatego, żeby cukrzycy zapobiegać. Kochani, trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że się film Wam podobał i do następnego razu.